Nazywam się Filip Sypnicki, jestem project managerem w Playo Battle. Na co dzień zajmuję się bieżącą organizacją tasków, nadzorem nad całym projektem oraz dbam o to, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. W projekcie Playo Battle zainteresowała mnie wizja prowadzenia projektu od samego jego początku do pozytywnego końca, szczególnie, że jest to tak skomplikowany i złożony projekt. Tomek Dietrich, jestem CTO w Noobs from Poland i zajmuję się organizacją developmentu i produkcji gier. Swoje doświadczenie w game devie zdobywałem w CD Projekt Red, gdzie pracowałem nad Cyberpunkiem oraz tytułami z franczyzy Gwent The Witcher Card Game oraz 11-bit Studios. W projekcie Play of Battle najbardziej interesuje mnie przeniesienie geopolitycznego aspektu naszego świata na język gier komputerowych. Jestem Andrzej, jestem programistą. W Noobsach pracuję od 2 lat i miałem okazję pracować przy wszystkich dużych projektach tej firmy. Jestem pewien, że Play of Battle może zawojować rynek gier Grand Strategy przez swoją skalę i unikalność. Bartłomiej Walędziak. Z game devem jestem związany od 14 lat. Współpracowałem m.in. z takimi studiami jak Techland oraz Platish Image. W naszym studiu jestem art directorem. W swojej pracy dbam o wizję i spójność artystyczną naszych gier. W Play of Battle zainteresowała mnie możliwość przedstawienia złożoności współczesnych konfliktów. Nazywam się Adam Sabela i w Noobs from Poland zajmuję się designem. Jako designer zajmuję się przygotowaniem mechanik, które później znajdują się w naszych produktach. W projekcie Play of Battle zaintrygowało mnie świeże podejście do gatunku Grand Strategy, który rzadko kiedy rozgrywa się w czasach współczesnych, co będzie ciekawym wyzwaniem dla designu. Nazywam się Tomek Dietrich i jestem marketing managerem w projekcie Play of Battle. Zajmuję się szeroko pojętym marketingiem, PR-em i kontaktem z mediami. Zaangażowałem się w projekt Play of Battle, ponieważ stanowi on duże wyzwanie od strony promocyjnej, a także dlatego, że tematyka gier strategicznych jest mi osobiście bliska.